Służba zdrowia, czy to powiedzmy publiczna, czy też prywatna, powinna funkcjonować teoretycznie, chociaż czasy są takie, że dzisiaj właśnie jest pytanie, czy funkcjonuje. My dzisiaj rozmawiamy z panią Pauliną Janicką z Centrum Medycznego Alfa Medica, to jest nazwijmy ten sektor prywatnych usług medycznych, ale on jest bardzo często potrzebny, ponieważ dostęp do specjalistów był trudny, a podejrzewam, że w tych czasach jest o wiele bardziej trudny niż dotąd to było. Jak to jest? Specjaliści są, bo ja słyszałem wypowiedź lekarza, kardiologa, który powiedział, że nagle od pewnego momentu spadła chyba liczba zawałów, bo ludzie się nie zgłaszają. Są pacjenci, przychodzą pacjenci, czyli jest zapotrzebowanie. Czy wszyscy zostaliśmy wreszcie zdrowi? Jak to jest, pani Paulino? No nie, oczywiście. Obecna panująca sytuacja pandemii jest jakby priorytetem. Natomiast no tak, choroby nadal istnieją, pacjenci nadal wymagają porad specjalistów i też zgłaszają się do specjalistów z problemami takimi, jakimi do tej pory się zgłaszali, tak? Czy to do endokrynologa, czy do u chirurga ogólnego, czy do ortopedy. Nadal pacjenci potrzebują tych wizyt i te wizyty są i te wizyty udostępniamy, czy to w postaci konsultacji online dla pacjentów, którzy boją się wyjść z domu, czy to wizyty stacjonarne dla pacjentów, którzy chcą się do nas zgłosić, chcą poszerzyć diagnostykę o badania USG, to tak jesteśmy dla nich dostępni. Proszę powiedzieć, pani Paulino, od momentu, kiedy z powrotem uruchomiliście swoje usługi, to jest wzrost tych pacjentów w stosunku do tego, co było, spadek ilości, jak to jest, do czasu, kiedy przed pandemią, czy dzisiaj jest ten taki sam, nazwijmy to kolokwialnie, ruch u was, czy on jest mniejszy? Znaczy tak, no na pewno ilość pacjentów przed pandemią była większa niż obecnie, natomiast widzimy wzrost pacjentów w porównaniu z początkiem pandemii, a z obecną sytuacją, tak? Jednak tak jak wspomniałam wcześniej, te choroby istnieją poza koronawirusem, w związku z powyższym pacjenci potrzebują się leczyć, tak. I tych pacjentów jest coraz więcej, potrzeb ich jest coraz więcej, więc można powiedzieć, że mniej pacjentów przed pandemią, ale większa ilość jak z początkiem pandemii. Proszę mi powiedzieć, to jest bezpieczne przyjść do lekarza, bo ja się przyznam szczerze, miałem iść na jedną czy dwie wizyty właśnie do specjalisty i po 16 marca z tych wizyt zrezygnowałem. Jest się czego obawiać, jak to wygląda, no bo oczywiście no 2 metry od lekarza można zachować, ale kiedy przychodzi do jakiegoś badania USG, tak jak pani na przykład wspomniała, no to już ten kontakt jest zdecydowanie bliższy. Jak to jest? Jakie są rygory bezpieczeństwa? Oczywiście przed podjęciem decyzji o wizytach stacjonarnych w porozumieniu z pielęgniarką epidemiologiczną opracowaliśmy procedury bezpieczeństwa pacjenta i pracowników tutaj przybywających, więc tak, mogę powiedzieć, że jest bezpiecznie. Pracownicy i lekarze ubierani są w fartuchy, maseczki, rękawiczki, dezynfekujemy powierzchnię, włączamy lampy bakteriobójcze na korytarzach w trakcie wizyt pacjentów. Sami pacjenci na terenach placówki przebywają w maseczkach i rękawiczkach, nie ściągając ich przez cały czas pobytu. Ponadto maksymalnie ograniczyliśmy ilość pacjentów znajdujących się na terenie placówki. Podzieliliśmy ją na dwie strefy. Strefę poradni stomatologicznej znajdującej się na parterze oraz strefę poradni specjalistycznej znajdującej się u nas na pierwszym piętrze. I ci pacjenci wchodzą bocznym wejściem, tak? Czyli rozdzieliliśmy grupę pacjentów, zminimalizowaliśmy ich kontakty, oddzieliliśmy również pracowników recepcji pacjentów pleksą, którą widać za moimi plecami, tak? Więc ten kontakt pacjentów jest bezpośrednio ograniczony. Wprowadziliśmy płatności kartą, płatności online, tak, przelewy 24, żeby jakby zminimalizować bezpośredni kontakt osób między sobą. Czyli względy bezpieczeństwa są zachowane, dostęp jest, a jak wygląda na przykład opieka nad dziećmi? To jest tylko opieka zdalna? Czy no, dziecko może być też chore, prawda? A szczególnie małe dziecko, które nie potrafi do końca określić, co mu jest, albo nawet nie potrafi mówić, jeśli mówimy o małym dziecku, bardzo małym.
Tak, na ten moment oczywiście posiadamy specjalistów, którzy przyjmują również dzieci, między innymi ortopeda, i pacjenci zgłaszają się ze swoimi, nie pacjenci, tylko opiekunowie zgłaszają się ze swoimi dziećmi, z pacjentami. Oni również otrzymują maseczki, przebywają na terenie placówki zabezpieczeni. Oczywiście dzieci do 4 roku życia nie mają tego obowiązku, natomiast lekarz również jest ubrany w przyłbicę, w maseczkę, więc on też jakby ma ograniczony kontakt. USG wykonujemy z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i dezynfekcji po każdym pacjencie. I ważna też rzecz to jest medycyna pracy. Bardzo dzisiaj dużo osób zapewne jest na zwolnieniach lekarskich, ale w pewnym momencie te zwolnienia się będą musiały kończyć. Trzeba mieć zaświadczenie, a czasem badanie okresowe i to jest bardzo ważne pytanie, bo to jest pytanie, no bo bez tych dokumentów wrócić do pracy nie można, bo takie są przepisy obowiązujące. Jak wygląda medycyna pracy? No bo żeby przejść wszystkie badania, to trzeba ładnych parę gabinetów odwiedzić, kierowcę na przykład, czy wykonujący zawód kierowcy, do tego muszą jeszcze przejść psychotesty, jeśli one się skończyły. Jak to wygląda, ta ścieżka, bo ona, tak jak mówię, jest w normalnych warunkach bardzo czasochłonna dla osoby, która takie badania musi wykonać. Więc tak, na ten moment oczywiście medycyna pracy u nas również funkcjonuje, ale tylko w postaci wideokonferencji. Lekarz medycyny pracy przeprowadza wideorozmowę z pacjentami, którzy mają potrzebę wykonania badań okresowych, wstępnych, czy też badań kontrolnych. Wspomniał Pan o kierowcach i psychotestach. No na ten moment niestety nie mamy możliwości wykonania takich badań. Natomiast wideokonferencje jak najbardziej tak. Po konsultacji z koordynatorem medycyny pracy pacjenci umawiani są na konkretne godziny i lekarz łączy się z nimi zdalnie poprzez wideokonferencję. To proszę mi powiedzieć, a dostaliście, nie wiem, jakieś wytyczne właśnie co do osoby, która na przykład wykonuje zawód kierowcy, nie wiem, jest kierowcą transportu publicznego, nie wiem, jeździ samochodem w firmie. Co taka osoba ma zrobić? Dostaliście jakieś wytyczne, na przykład Ministerstwa Pracy, co z taką osobą zrobić? Znaczy, tak jak wspomniałam, na ten moment nie mamy możliwości przeprowadzenia psychotestów, stąd też nie mamy możliwości przedłużenia badań lekarskich kierowcom zawodowym, tak, czy też przedstawicielom. Natomiast wszelkie nowelizacje, wszelkie ustawy, czy odgórne jakieś rozporządzenia na bieżąco koordynuje nasza koordynator medycyny pracy, z którą bezpośrednio kontaktuje się każdy z pacjentów, chcąc umówić się na takie badania i ona im rzetelnie przekazuje wszelkie informacje. Czy możemy, kiedy możemy i w jaki sposób możemy przeprowadzić ich badania. Ale nie było takiej informacji, co ma zrobić kierowca, który był na zwolnieniu, a chciałby na przykład po weekendzie majowym wrócić do pracy. No niestety, na ten moment nie mam takiej informacji, żebyśmy dostali takie wytyczne. To dziękuję i chociaż to tutaj zgłaszają się osoby z problemami zdrowotnymi do Was, do Centrum Medycznego, to życzę zdrowia Pani Paulino i wszystkim dookoła i żebyśmy tych procedur nie musieli zachować i mieli dostęp pełny do specjalistów, mogli korzystać już w normalnym trybie z ich usług. Ja również bardzo dziękuję za rozmowę. No i co? Miejmy nadzieję, że jak najszybciej cała sytuacja minie, będziemy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania.